Dzień dobry Państwu, Rafał Palacz, Tygodnik Wałbrzyski, Jerzy Kosek, dyrektor Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, jest dzisiaj gościem telewizji Wałbrzych. Witam serdecznie, panie dyrektorze. Dzień dobry. Panie dyrektorze, już niebawem, w piątek, pierwszy koncert, inauguracja kolejnego sezonu Filharmonii Sudeckiej. Czym w tym sezonie zaskoczy nas Filharmonia? Kolejny, 34. Sezon artystyczny Filharmonii Sudeckiej. Rozpoczynamy mocnym koncertem. Nie tylko z racji, że to jest pierwszy oficjalny koncert orkiestry, ale też ze względu na repertuar. Wybraliśmy nie bez powodu muzykę Beethovena, która zajmie większość koncertu. I oprócz uwertury Egmont zaproponujemy publiczności piątą symfonię C-moll Ludwika van Beethovena, symfonię losu. Wydaje mi się, że jest to taki symboliczny ukłon i w stronę publiczności, także w tą stronę, że to jest mój pierwszy cały sezon. A ponieważ chciałbym związać się z orkiestrą na dłużej, więc zaczynamy od podpisania takiego paktu z Beethovenem, symfonia losu. Oprócz tego mamy wspaniałych flecistów. Łukasz Długosz z małżonką zagrają koncert na dwa flety. A to już nie Beethovena. To już nie Beethovena. A ponieważ akurat data jest bardzo zbliżona do aktów terroru, które kiedyś były na świecie, dlatego zagramy utwór napisany przez honorowego dyrektora Filharmonii Sudeckiej, pana Józefa Wiłkomirskiego, o nazwie Cenotaf, na dużą orkiestrę. Sama nazwa Cenotaf chodzi o, to jest z greckiego miejsce, symboliczny grób ofiar, których fizycznie nie ma, natomiast jest symbol ofiar. I ten utwór został przez kompozytora zadedykowany wszystkim ofiarom terroru. Czy to po raz pierwszy usłyszymy ten utwór w Wałbrzychu? Nie, była kiedyś, wiele lat temu. Utwór jest z 2002 roku, napisany był w lutym i było już prewykonanie. Teraz przypominamy go publiczności. To pierwszy koncert, że tak powiem, z wysokiego C muzycznie. A co w kolejnych koncertach sezonu? Czy jakieś hasło przyświeca temu repertuarowi układanemu koncert po koncercie? Czy jakiś kierunek muzyczny? Czym w ogóle kierował się pan, układając program koncertów? Pracując przez kilka miesięcy w Wałbrzychu, zorientowałem się, że publiczność chętnie przychodzi nie tylko na koncerty symfoniczne, kameralne, ale także na koncerty o lżejszym charakterze, koncerty z muzyką filmową, operową, operetkową. Dlatego planując cały sezon, zaproponowałem różny układ koncertów, żeby w każdym miesiącu był koncert stricte klasyczno-romantycznym repertuarem, żeby był także koncert z muzyką lżejszą, czy filmową, czy operetkową. Ale także wypełniamy nasz kalendarz koncertowy koncertami mniejszych składów. Wystąpi też orkiestra kameralna Filharmonii Sudeckiej, a także będą się odbywały recitale. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zaczęliśmy sezon, oficjalnie zaczynamy w piątek, natomiast już w miesiącu sierpniu orkiestra rozpoczęła pracę. Wystąpiliśmy z dwoma koncertami zatytułowanymi Turniej Tenorów, który jest cykl znany publiczności. Wystąpiliśmy w Kudowie Zdroju, a także w Szczawnie Zdroju z dwoma koncertami z udziałem 9 najlepszych tenorów. W ten piątek rozpoczynamy oficjalnie sezon artystyczny. Natomiast na co zwróciłbym uwagę? Rozpoczynamy cykl, mam nadzieję, że będzie on mógł być kontynuowany w następnych sezonach. Nazwaliśmy to Dni Muzyki Filmowej. Będą to trzy koncerty w październiku, od 14 do 16 października, w którym zaprezentujemy muzykę filmową
różnego charakteru. Jeden koncert będzie z udziałem pana Krzesimira Dębskiego, z jego muzyką napisaną do filmów. Jeden koncert z muzyką, światową muzyką filmową, który będzie prowadził pan Jan Walczyński. A jeden koncert, który będzie z muzyką, koncert dla dzieci, z muzyką z bajek, z filmów, z kreskówek dla dzieci. Tutaj zaprosiliśmy do udziału w koncercie znanego wszystkim, ale także i dzieciom, Zbigniewa Zamachowskiego, który zgodził się wziąć udział w tym koncercie. Z innych ważnych koncertów, których jest dużo, chciałbym wspomnieć tylko o dwóch takich związanych z naszą prezydencją w Unii Europejskiej. Na początku października z tej właśnie okazji urządzamy wystawę w foyer, a także koncert z muzyką Beethovena i z udziałem chóru, który razem z orkiestrą wykona ostatnią część z 9 symfonii Ludwika van Beethovena, od Adora Dości, która jest hymnem Unii Europejskiej. Także w miesiącu grudniu zaproponowaliśmy europejski koncert kolęd. Kolędy różnych krajów. To ciekawe. Z udziałem chóru dziecięcego, który będzie śpiewał polskie kolędy. Zapraszamy też do udziału chór polsko-niemiecki, Fundacji Polsko-Niemieckiej. Rozmawiamy też z chórem polsko-francuskim. Chcemy też zaprosić Czechów, chór z Czech, abyśmy razem zrobili taki koncert oparty właśnie na tematyce kolędowej. A na Sylwestra, 31 grudnia, zapraszamy wszystkich do sali Filharmonii, gdzie gramy Księżniczkę Czardasza. Operetkę Księżniczka Czardasza w wersji estradowej, czyli z pewną dozą scenografii, z kostiumami, natomiast wykorzystując naszą salę filharmoniczną. To też ciekawe. A proszę powiedzieć, czy w ciągu tego zbliżającego się sezonu wszystkie koncerty będą odbywały się w sali filharmonii, czy też zamierzacie gdzieś wyjść poza filharmonię, zagrać na przykład, nie wiem, w którymś z wałbrzyskich kościołów, gdzieś może w plenerze w Wałbrzychu? Jak te plany wyglądają? Niektóre koncerty z racji wykonywanej muzyki nadają się idealnie do kościołów. Dlatego też w przyszłym tygodniu, 16 września, gramy koncert w Kościele Ewangelickim w Wałbrzychu. Będzie to koncert organowy, na którym wystąpi orkiestra kameralna Filharmonii Sudeckiej oraz organista profesor Roman Perucki. Ta muzyka, Bach, Händel, nadaje się jak najbardziej do świątyni. Tak samo planujemy koncert zaduszkowy w nocy o godzinie 24 z 1 na 2 listopada. Chcemy zagrać Rekwiem Mozarta, także w kościele w Wałbrzychu. Mówiąc dalej, również planujemy wyjazdy poza Wałbrzych. Na końcu poprzedniego sezonu graliśmy też w Świdnicy, natomiast 27 listopada zostaliśmy zaproszeni przez Filharmonię Narodową do występu w ich sali koncertowej w Warszawie. Tam wystąpimy z Jackiem Wójcickim i Małgorzatą Waleską w koncercie operetkowym. Natomiast mamy również zaproszenie, ale to będzie już druga część sezonu, do Częstochowy, na Jasną Górę, gdzie wystąpimy na koncercie w ramach Festiwalu Muzyki Sakralnej. Będzie to bardzo ważny koncert. Będzie na Wałach Jasnogórskich, czyli będziemy mogli się zaprezentować nie tylko setkom tysięcy ludzi, którzy będą nas słuchali, ale także i publiczności nawet za granicą. Także tych wyjść będzie sporo. Również liczę na współpracę z innymi miastami, z innymi samorządami. Jesteśmy w trakcie rozmawiania. Chcemy również zaprezentować się w różnych miastach. Nie tylko w Świdnicy, nie tylko w Szczawnie, nie tylko w Kudowie, ale także w innych miastach, które
Kiedyś orkiestra sudecka odwiedzała, ale po jakimś czasie zaprzestano tych koncertów. Chciałem teraz wrócić, żebyśmy byli obecni nie tylko w samym Wałbrzychu, ale także w regionie, żeby nas znano i żeby nas słuchano. Panie dyrektorze, a czy przed tym sezonem nastąpiły jakieś zmiany, jeżeli zarówno chodzi o infrastrukturę, budynek filharmonii, scenę, widownię, foyer, jak i o zespół? Czy jakieś zmiany w zespole, w orkiestrze? Najpierw może powiem o infrastrukturze. Mhm. Kiedy brałem udział w konkursie na dyrektora Filharmonii Sudeckiej, jeden z członków komisji zapytał mnie, czy ja wiem, jak się wchodzi do Filharmonii Sudeckiej. Ja, ponieważ dawno temu byłem, nie wiedziałem. Powiedziałem, że nie wiem. Mhm. Natomiast potem, kiedy przyjechałem już po wygranym konkursie do Wałbrzycha, zorientowałem się, dlaczego mnie o to zapytał. Przeszedłem tą ulicą i nie zauważyłem, gdzie należy skręcić. Mhm. W ogóle nie zauważyłem, gdzie się do Filharmonii wchodzi. A potem, no to było już jeszcze gorzej, bo okazuje się, że wejście do Filharmonii nie przystoi takiej instytucji kultury, jak Filharmonia Sudecka. Mhm. Rozpoczęliśmy starania, aby zmienić to, ponieważ obok wejścia jest piękna witryna, piękne pomieszczenie, które kiedyś było sklepem odzieżowym. A wcześniej było częścią Filharmonii. Częścią Filharmonii, potem z racji komercyjnego starania się o pieniądze zostało wynajęte. Mhm. Stwierdziłem, że to nie ma tutaj żadnych wątpliwości, że wejście do Filharmonii się należy. Także uzyskaliśmy zgodę i pieniądze od marszałka województwa i rozpisaliśmy konkurs na projekt i na wykonanie i już niebawem melomani będą mogli wchodzić godnie od razu z ulicy Słowackiego. A goście z zewnątrz bez problemu znajdą Filharmonię Sudecką. Mam nadzieję, że tak. Jeśli chodzi o zespół, pan zapytał o zespół. Tak. Kondycja zespołu jest bardzo dobra. I to nie tylko jeśli chodzi o techniczne walory zespołu, ale także o samą chęć grania. To jest bardzo ważne, bo w obecnym czasie, kiedy orkiestr jest duża i kiedy jest konkurencja ogromna, tylko granie na 100% z zaangażowaniem, granie na całego, z całą posiadaną przez siebie emocją, się liczy. Mhm. Melomanie wyczują, jak ktoś próbuje, w cudzysłowie mówiąc, odpuścić i gra po łebkach? Oczywiście. To od razu jest słyszalne i także to widać i to czuć. To jest coś takiego, ta emocja, która nawet nie idzie przez z racji dźwięków. Nie odbieramy jej w ten sposób, ale z racji innego wpływu. I zapraszam zwłaszcza na koncert inaugurujący sezon, gdzie można usłyszeć, jak rzeczywiście, jak powinno się grać Beethovena. Jestem zadowolony z zespołu i jest parę rzeczy, które chciałbym jeszcze, nad którymi chciałem popracować, ale jest to naprawdę bardzo dobra orkiestra. Wałbrzych ma potencjał pod tym względem? Wałbrzych ma potencjał. Kiedyś, dawno temu, kiedy byłem zapraszany przez dyrektora Wielkomierskiego, przyjeżdżałem z wielką chęcią, bo ta orkiestra była zdecydowanie lepsza i lepiej się z nią pracowało niż na przykład orkiestra we Wrocławiu. I niż inne orkiestry. Mhm. Ponieważ jestem dyrygentem i uczestniczę w życiu koncertowym w Polsce. I wiem, gdzie, jak orkiestry grają. Tutaj się bardzo chętnie przyjeżdżało i tutaj naprawdę można było grać bardzo fajne koncerty. Potem nie przyjeżdżałem, inni też nie przyjeżdżali. Natomiast teraz widzę, że ten potencjał jest i można dużo zrobić. I można bez wstydu zapraszać gości z zewnątrz, żeby grali z naszą orkiestrą. Oczywiście, oczywiście. Drodzy Państwo, o tym wszystkim najlepiej przekonać się samemu. Już w najbliższy piątek inauguracja 34. sezonu artystycznego Filharmonii Sudeckiej. Beethoven, naprawdę, jak zapewnia pan dyrygent i dyrektor
Filharmonii Sudeckiej warto przyjść i posłuchać, jak powinno się grać Beethovena. Dziękuję bardzo. Jerzy Kosek, dyrektor Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, był dzisiaj gościem telewizji Wałbrzych, a my zapraszamy Państwa nie tylko na najbliższy piątkowy koncert, ale na wszystkie koncerty w nadchodzącym sezonie artystycznym. Dziękuję ślicznie, panie dyrektorze, za wizytę w studio. Dziękuję. Dziękuję. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.